Znajdujemy się właśnie w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, gdzie rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Cieszynie. Seniorzy witają zarząd, który został wybrany na walnym spotkaniu czerwcowym oraz przedstawiają swoje plany i wizje na nadchodzący rok, a atrakcji z pewnością będzie wiele. Co Uniwersytet III wieku w Cieszynie planuje w tym roku? Rozpoczynamy 1 października, chociaż dzisiaj już 26 jest uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Naszym mottem w tym roku jest taki cytat, kiedy kończy się pierwszy etap życia, czas rozpocząć kolejny, tak żeby nie zmarnować życia. Uniwersytet wpisuje się doskonale w to motto, ponieważ daje szansę członkom uniwersytetu na rozwijanie swoich zainteresowań, na budowanie nowych przyjaźni, nowych więzi. No i przede wszystkim edukacja, ponieważ priorytetem w działaniu uniwersytetów III wieku jest edukacja. W związku z tym oferujemy naszym słuchaczom w tym roku 44 wykłady plenarne, wiele warsztatów, zainteresowań. Wznawiamy w zasadzie sekcję filmową, gdzie powrócimy do wizyt w największych muzeach świata i umożliwimy zwiedzanie, podziwianie najpiękniejszych dzieł wielkich mistrzów. Będą też seanse filmów fabularnych. Proponujemy sekcję muzyczną wspólnie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego, w związku z tym takie działanie międzypokoleniowe. Wznawiamy zajęcia na basenie, w nowo wyremontowanym basenie na Uniwersytecie Śląskim. Proponujemy jak zwykle wiele wyjazdów. Staramy się przynajmniej dostosować program Uniwersytetu do wszystkich słuchaczy, do wszystkich ich zainteresowań, do wszystkich ich potrzeb. A kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III wieku? Każdy, kto ukończył 55 lat, który wypełni deklarację członkowską, uiści wpisowe w kwocie 30 zł i opłaci składkę członkowską od tego roku w kwocie 100 zł. Uniwersytet III wieku współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie. Na jakiej zasadzie odbywa się ta współpraca? Podobno Uniwersytet Śląski zaprasza słuchaczy UTW na wykłady, na zajęcia na USiU. Po pierwsze, ja bym w ogóle się nie zgodził z taką tezą, że Uniwersytet Śląski współpracuje z Uniwersytetem III wieku, bo Uniwersytet III wieku jest tak naprawdę integralną częścią naszego Uniwersytetu i Wydziału Sztuki, Nauki i Edukacji. Niezależnie, czy mówimy o kierunkach artystycznych, czy mówimy o kierunkach pedagogicznych, no studenci Uniwersytetu III wieku są naszymi studentami, więc nie mówiłbym o jakiejkolwiek formie współpracy. Oczywiście w układach takich indywidualnych możemy mówić, że jakieś kwestie z sobą zgadniamy, dogadujemy. Natomiast kiedy chcą członkowie Uniwersytetu III wieku korzystać, wtedy mają możliwość, oczywiście zgrając harmonogram razem z harmonogramem studiów dziennych i zaocznych. To jest chyba takie dosyć istotne i tutaj pani Teresa się ze mną zgodzi i na tym polega tego rodzaju współpraca. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że możemy nasze działania, nasze zajęcia prowadzić w salach i w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego, ale czujemy się członkami i studentami Uniwersytetu. Ja od lat namawiam członków Uniwersytetu III wieku, żeby uczestniczyli w zajęciach dziennych. Różnie to bywa. Jakoś te pory dopołudniowe szczególnie chyba nie pasują i wolą jednak studenci III wieku przychodzić na zajęcia dedykowane dla członków Uniwersytetu III wieku. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie sposoby obecności i uczestnictwa w zajęciach. Dla portalu OX.pl Joanna Świba. Kolejną kadencję.